gdzie są przestrzegane podstawowe prawa. Przed laty Polacy demonstrowali, żeby zmienić ustrój. A teraz demonstrujemy po to, aby nam nagle ustroju nie zmienili. Proszę Państwa, zauważmy, że dotychczas obowiązywał ustrój rządów prawa. Niestety w sytuacji, kiedy nie jest publikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to są już rządy siły. Dzisiaj otrzymujemy informację, że rząd mówi, że nie publikuje wyroku i chce rozmawiać. W historycznym wymiarze to naprawdę jest moment wyjątkowy. Będziemy protestować tak długo, aż do skutku. W różnych formach. Ważne, żebyśmy byli razem, żebyśmy okazali, że naprawdę w ten sposób podpalane są fundamenty naszej ojczyzny. Powtórzę to po raz kolejny. Jesteśmy tutaj razem i zapraszam kolejną osobę. Radomira Szumełdę, koordynatora Krajowego Kodu. Chodź, Radomir. Witam demokratki i demokratów. Witam wszystkich wolnych ludzi z całego... Kochani, przyszliśmy tutaj dzisiaj, żeby powiedzieć głośno. Nie da się w nieskończoność ignorować woli narodu. I ten głos, nasz głos, bo naród to my, jest jasny. Szanujcie prawo, szanujcie konstytucję, szanujcie naród.